Zdecydowanie zaplanowane jest też spotkanie Metisa z ministrami obrony Litwy, Łotwy i Estonii. W Luksemburgu trwa pierwsza rozprawa w związku ze skargami rządów w Bratysławie i Budapeszcie na decyzję z września 2015 roku, popartymi przez władze w Warszawie. Chodzi o zasadę przyjęcia 120 tysięcy migrantów przebywających czasowo we Włoszech i w Grecji. Do Polski na początek miało trafić ponad 5 tysięcy osób. Decyzja podjęta z naruszeniem unijnego prawa, nieprzygotowana, nieskonsultowana, która nie doprowadziła do rozwiązania kryzysu migracyjnego. Tak można podsumować krytykę przedstawioną przez pełnomocników rządów Słowacji i Węgier. W sumie w obu skargach jest kilkanaście zarzutów, między innymi podważona została legalność decyzji podjętej większością głosów. Słowacja i Węgry uważają, że w tak ważnej sprawie powinna obowiązywać zasada jednomyślności. Poza tym dziś na rozprawie przedstawiciel węgierskiego rządu mówił, że była to decyzja podejmowana za wszelką cenę, by pokazać, że Unia działa. Ponadto władze w Budapeszcie uważają, że solidarność w kryzysie nie może być mierzona wyłącznie liczbą przyjmowanych uchodźców. Z kolei przedstawiciel polskiego rządu Bogusław Majczyna z MSZ-u zwracał uwagę na kwestie bezpieczeństwa. Argumentował, że decyzja o przymusowym podziale uchodźców nie zapewniała skutecznej weryfikacji migrantów i naruszała tym samym suwerenność unijnych krajów. Z Luksemburga Beata Połęcka, Polskie Radio. Jeszcze dziś podczas rozprawy w Trybunale na skargę Słowacji i Węgier odpowiedzą przedstawiciele tych krajów, które uznały, że decyzja z września 2015 roku była słuszna. Do Trybunału oficjalnie swoje uwagi przysłały Belgia, Niemcy, Grecja, Francja, Włochy, Luksemburg i Szwecja. Gość Polskiego Radia 24. Z nami jest dr Dominik Hej, hungarysta, portal.hu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ważny moment i ważny wyrok zapadnie. Krew pewnie nie dziś, ale już niedługo, bo od tego wiele zależy. Wiele zależy na Węgrzech, bo temat w Europie Radzynek też, ale to w takim mniejszym rodzimym podwórku węgierskim to też jest istotne, bo i cała retoryka od dłuższego czasu gdzieś oscyluje wokół kwot migrantów, żeby przypomnieć referendum z października ubiegłego roku, które miało być wyrażeniem woli Węgrów dotyczących właśnie tych zaskarżonych kwot. Jeśli przypomnimy sobie rok 2015, wrzesień, to był moment, kiedy właściwie dużo mówiło się o kryzysie migracyjnym. To był jeden ze szczytowych momentów tego właśnie zjawiska i skarga Węgrów, a kilka dni później także Węgrów dotycząca relokacji, przymusowej relokacji. Tak, i całego mechanizmu, który to warunkował na Węgrzech, tej relokacji miało zostać poddanych 1294 osoby. Coś, co jest ciekawe w tej sumie łącznej, miano także ująć kilka tysięcy migrantów, którzy w czasie tego lata wielkich fali migrantów zostało na Węgrzech. O tym także mówiono teraz przy okazji debaty na forum Parlamentu Europejskiego. Natomiast Viktor Orbán twierdzi, że ponieważ to nie są migranci, których należałoby przyjąć i stwierdzić, że oni o to przybyli na Węgrzy, Węgry, tylko oni się dostali nielegalnie, więc Węgrzy uważają, że oni nie są ich, nie są poddani tej relokacji. Formalnie nawet nie wiadomo, ilu z nich zostało na Węgrzech. Czyli dzisiejsza sprawa bardzo istotna, bo jeśli okaże się, że Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu uzna skargę Słowaków i Węgrów za zasadną, wtedy mechanizm relokacji, przymusowej relokacji stanie się historią. To prawda, przy czym wskazać należy, że tak Polska, jak i Węgry nie przyjęły w ramach tego mechanizmu kogokolwiek, więc jakby u nas poza warstwą retoryczną niewiele się zmieni. Natomiast faktycznie na forum całej Unii Europejskiej będzie trzeba zastanowić się, co dalej. I jedynym, wydaje się, takim pozytywnym aspektem miarodajnym tej decyzji będzie to, że jednak będzie trzeba coś zrobić i to tak konkretnie natychmiast, a nie w zależności od tego, ile to trwa i jak niewiele się w tym temacie dzieje. Chyba że Trybunał Sprawiedliwości orzeknie coś przeciwnego, stwierdzając, że skarga jest niezasadna i system relokacji jest zgodny z prawem. Tutaj też nie wierzę, żeby Polska i Węgry cokolwiek zmieniły w swojej retoryce. Ale dyskusja rozgorzeje na nowo. Rozgorzeje, ale w zasadzie wydaje się, że ona jest cały czas tak samo obecna. Warto jest tylko zwrócić uwagę, że jeśli prześledzić statystyki oficjalne policyjne na Węgrzech, to kryzysu migracyjnego nie ma od wielu miesięcy, to dziennie jest kilka osób, które przekraczają granicę. Natomiast jakby atmosfera, która towarzyszy temu tematowi, głównie na Węgrzech, jako na pierwszej linii frontu, jest jednak cały czas utrzymywana tak, jakby groziło wielkie niebezpieczeństwo. Kryzysu migracyjnego nie ma, bo zadziałał mur. Między innymi, to znaczy, to jest najbardziej
wymierny skutek postawienia dwóch płotów na granicy, najpierw z Serbią, a następnie z Chorwacją. To uszczelnienie granic, kiedy patrzy się na te statystyki z 2015 roku, było fascynujące, ponieważ był to spadek z kilkudziesięciu tysięcy osób dziennie do 80. Teraz jest tak, że znów nie do końca się dowiemy, ile osób przekracza ten płot. Znaczy postawienie drugiego płotu wzdłuż granicy z Serbią o długości 155 km miało odbyć się między innymi też dlatego, że ten prowizoryczny 175-kilometrowy płot po prostu przestał być szczelny. Natomiast ustawa, która temu towarzyszyła z połowy września 2015 roku, która nielegalne przekroczenie, uszkodzenie tego płotu kończy sprawę sądem w miejscowości Seget, od razu przy granicy, no to i liczba chętnych też spadła. Proszę pomóc wyobraźni słuchaczy, jak należy sobie wyobrażać ów płot, czy też mur, bo to jest duża siatka z ogrodzenia, ten pierwszy, ten, który powstał w 2015 roku, wysoki na 4 metry, długi na 175 albo 6 kilometrów. Budowało go wojsko przy pomocy więźniów i innych osób. I to jest po prostu szeroki, zaorany pas ziemi, na którym teraz w odległości bodaj 3 metrów od siebie stoją dwie nitki. Płotu ten drugi, jak mówił premier, jest już inteligentny, ma kamery i tak dalej, i tak dalej. Za tę decyzję, za chęć postawienia takiego właśnie muru, czy takiego ogrodzenia, czy też płotu, Viktor Orbán był bardzo ostro krytykowany przez kraje, w szczególności Europy Zachodniej. Tą krytyką się niezbyt przejmował. Niezbyt się przejmował, bo i to było skuteczne. Natomiast myślę, że wszyscy będziemy pamiętać dość kuriozalną sytuację, w której kanclerz, bodaj kanclerz Austrii, najpierw krytykował postawienie tego płotu, bo tam, kiedy Austria postawiła taki płot, to się okazało, że to już nie jest tego samego typu płot, tylko to jest płot, który prowadzi do przejść legalnych, więc tego typu retoryka no nie była najlepsza. Myślę, że już dzisiaj nikt, biorąc pod uwagę to, że nowy płot został w zasadzie otwarty przed bodaj dwoma tygodniami i nikt już się tym nie ekscytuje, no to wydaje się, że po prostu to weszło do naszego takiego krajobrazu europejskiego, że znowu te płoty powstają. Wspomniał pan, że w zasadzie, praktycznie rzecz ujmując, kryzys migracyjny na Węgrzech nie istnieje, to nie jest żaden problem, chociaż w sferze retorycznej, w sferze politycznej retoryki jest zupełnie inaczej. To prawda, każdy Węgier, który się rano obudzi, przeczyta w gazecie bądź usłyszy w telewizji o tym, że kryzys migracyjny grozi. Ja, kiedy miałem zaszczyt dla polskiej Rady 24 relacjonować to, co się działo w Budapeszcie w październiku ubiegłego roku, zwracałem uwagę na to, kiedy już było wiadomo, że referendum będzie nieważne, znaczy tej frekwencji 50% nie uda się uzyskać, to o godzinie 18, na godzinę przed zamknięciem lokali, ogłoszono komunikat, że oto, dosłownie były tam kamery, że oto fala migrantów z Belgradu właśnie rusza na Węgry, dlatego że referendum zakończy się fiaskiem. Było to absolutnie kuriozalne, bo nic takiego się nie wydarzyło. Natomiast to pokazało, jak ważnym ogniwem tej całej machiny politycznej jest utrzymywanie stałego napięcia i pewnej obawy. Jakie argumenty pojawiają się w tych dyskusjach, czy w tych komunikatach właściwie? Przede wszystkim to, że to Węgrzy będą decydować, z kim będą żyć, a nie zewnętrzne siły, jak się o tym mówi. Przy okazji tym tematem migracji tłumaczy się także postawę wobec organizacji pozarządowych i tę nowelizację ustawy o organizacjach pozarządowych, o której dzisiaj w Europie także głośno, wskazując, że organizacje finansowane przez Sorosza zapraszają milion migrantów, a także, że same odpowiadają poprzez sianie dezinformacji za to, że te osoby próbują się przedostać na Węgry. W statystykach znowu nie znajdziemy potwierdzenia, natomiast jest to ważny argument i nie będzie przesadą, jeśli stwierdzi się, że z takiego politycznego punktu widzenia to, co się dzieje teraz na Węgrzech i popularność Viktora Orbana i całego rządu bardzo mocno jest budowana na tym kryzysie migracyjnym i niejako wyrok będzie być albo nie być tej retoryki, która jest na rok przed wyborami, niecały rok przed wyborami, niezwykle ważnym narzędziem. Być albo nie być retoryki, czy być albo nie być rządu. Być albo nie być retoryki. Zaraz znajdzie się na pewno inny temat. Natomiast jeżeli się od ponad dwóch lat opiera na tym jednym mocnym aspekcie,
no to siłą rzeczy poszczególne kampanie, retoryka jest oparta na tym elemencie. W związku z tym, jeżeli Trybunał orzekłby, a póki co z wyrokami Luksemburga Budapeszt nie specjalnie dyskutuje, że jest to zgodne z unijnym prawem, no to będziemy mieli do czynienia na pewno z zaostrzeniem też decyzji i myślę, że Węgry po prostu nie będą stosowały się do tego zapisu, tak samo jak od wczoraj nie stosują się do rozporządzenia dotyczącego zaostrzenia kontroli granicznych poza obszarem Schengen, ten, który dotyka wielu Polaków na lotniskach, ponieważ uznano, że to niczego nie zmienia, a Węgrzy mocno cierpią. Na chwilę jeszcze chciałbym wrócić do owej retoryki, bo zaskakuje mnie poniekąd fakt, że to właśnie samostanowienie jest tym najczęściej podnoszonym argumentem, a nie na przykład kwestia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to jest drugi element, o którym się mówi, natomiast ta kwestia suwerenności tego, kto podjął decyzję. Już warto wskazać, że o ile do urn ruszyło dokładnie taki sam odsetek Węgrów w październiku, jaki ruszył w wyborach w 2014 roku, czyli zwolenników partii Fidesz rządzących, a także opozycyjnego Jobbiku, wskazywał na to, że to referendum jest nieważne. Natomiast w całej retoryce i w tym, co mówiono w Brukseli, było napisane, że Węgrzy zdecydowali. To były plakaty, które się pojawiły tuż po tym referendum. I oczywiste było, że to będzie 98% przeciwko kwotą. Natomiast gdyby, myślę, że zapytać statystycznego Węgra, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, czy mamy do czynienia z kryzysem migracyjnym teraz, czy nie, myślę, że mógłby mieć problem z tym, żeby udzielić takiej dobrej odpowiedzi. Znaczy dobrej, jako zgodnej z faktami. Jak reagują Węgrzy na tę właśnie retorykę? Referendum w zasadzie jest dobrą odpowiedzią, to znaczy są pomału już bierni, to znaczy codzienne epatowanie, dosłownie codzienne, tym, że kryzys migracyjny Węgrom zagraża, skutkuje tym, że wielu się odparnia. W statystykach, które w badaniach opinii publicznej, które pokazują, jakie są prawdziwe programy Węgrów, na 10 pozycji kryzys migracyjnych jest gdzieś 8. Są inne, ważniejsze problemy, jak choćby sytuacja w służbie zdrowia. Natomiast na pewno jakby jest to już codzienna część życia czy przekazu publicznego w mediach. Dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu zajmuje się skargą Słowacji i Węgier. Chodzi o przymusową relokację w krajach Unii Europejskiej. Przymusowa relokacja, system kwot to jest jedna sprawa, natomiast inną sprawą jest rozwiązanie kryzysu migracyjnego, bo część uchodźców dotarła już do Europy, część migrantów niemała dotarła do Europy i pojawia się pytanie, co z tymi ludźmi ma się stać w przyszłości. Na to pytanie Unia jeszcze odpowiedzi nie znalazła. Tak, no teraz jednym z elementów chyba najistotniejszych jest to, żeby ustalić, co będzie dalej z porozumieniem Unia Europejska-Turcja, czyli czymś, co jest jakby żywą barierą dla migrantów, którzy chcieliby przedostać się do tej części Europy. Natomiast zgodnie z postanowieniami szczytu bodaj albo z grudnia, albo z początku tego roku, w ciągu najbliższych miesięcy mają zapaść decyzje dotyczące utworzenia wspólnego prawa azylowego itd., itd. Coś, co jest dużą niemocą instytucjonalną Unii, jest to, że kiedy o tym kryzysie mówimy już od kilku lat tak naprawdę. Czy pamiętam, kiedy Matteo Renzi w 2012 roku już apelował, żeby Unia Europejska jako całość zajęła się problemem kryzysu migracyjnego, to dzisiaj nie udało się tego zrobić. I jest to o tyle ciekawe i cały czas na to się powołuje, że w sprawie Grexitu i tego, co by się stało, gdyby Grecja wyszła ze strefy euro albo z całej Unii Europejskiej, można było się spotykać co tydzień. Natomiast w tej kwestii znów spowolniło tempo, ale to jest też spowodowane tym, że ich fala zdecydowanie zmalała. Mimo wszystko odpowiedzi jasnej i konkretnej cały czas nie ma, stąd też niektóre nerwowe reakcje, nerwowe, często nieprzemyślane wypowiedzi, albo nieprzemyślane, dotyczące na przykład ewentualnych kar nałożonych na te kraje, które nie chcą przyjmować uchodźców, czytaj m.in. Polska i Węgry, czy też na przykład wstrzymanie dotacji unijnych dla tych krajów, które uchodźców przyjmować nie chcą, czytaj m.in. Polska i Węgry. Postawa premiera Viktora Orbana dość jednoznaczna w odniesieniu do tego rodzaju umysłów. Tak jak stwierdził ostatnio choćby fundusze strukturalne, to nie jest jałmużna, tylko ona wpływa na to, że wyrównują się szanse i konkurencyjność w ramach Unii Europejskiej w starciu choćby za granicą, na przykład z Rosją czy Chinami. Nie ma też podstaw prawnych tak naprawdę, żeby narzucić tego typu rozwiązania. Nie ma też zgody w samej Unii Europejskiej. Na Węgrzech wielokrotnie wskazywano na to, że Donald Tusk to jest ktoś, kto się sprzeciwia tak temu mechanizmowi kwot, jak i mechanizmowi karania za kwoty. Stąd między innymi też jest to poparcie Viktora Orbana. Natomiast
Pewnym jest, że ten system, przynajmniej tak się wydaje, jednak nie wejdzie. Już wielu nawet zwracało uwagę w samej Brukseli w relacjach choćby Beaty Płomeckiej, unijnych urzędników, że referendum z października 2016 roku, które odbywało się na Węgrzech, jest o nic, bo ten system w ogóle nie jest realizowany i nie będzie realizowany. Natomiast jak jest tak naprawdę? To myślę, że wielu chyba nawet polityków nie będzie wiedziało, co jest prawdą, kto co powiedział i na ile faktycznie to zapadło. Prawdę mówiąc, nie mam pojęcia, na jakim my jesteśmy teraz etapie. Nie chodzi mi o statystyki wdrażania systemu relokacji. Czy to naprawdę działa, czy nie? Czy to się nadal nazywa relokacja, czy dobrowolność? Czy ktoś będzie za to karał i na jakiej podstawie? Dużo niewiadomych, które budują jeszcze większe wątpliwości i pozwalają na pewną frywolność w wypowiedzi. Wiadomo, że mniej więcej Malta i Finlandia wywiązują się z podjęta zobowiązań, natomiast co do reszty, sporo wątpliwości. Wróćmy na chwilę jeszcze do Europy Wschodniej. Polski rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że przyjmować uchodźców nie chce, bo tego nie chcą też Polacy, przynajmniej zdecydowana ich większość. Z drugiej strony sugeruje, że powinno pomagać się tam, gdzie powstaje problem, czyli przede wszystkim w tym momencie na Bliskim Wschodzie. Co proponują Węgrzy? Podobną retorykę, to znaczy tam bezpośrednio na miejscu jest tylko coś, co różni te dwa stanowiska tych rządów. Pierwsze jest to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wskazuje, że nie będzie przyjmował uchodźców, bo ma Ukraińców i to w ogromnej liczbie. I to jest najczęściej podawany argument, że co prawda nie to, ale to na Węgrzech z Ukraińcami nie ma tak dużej grupy, która chciałaby tam przyjechać. Natomiast broni się zaraz tym, ilu Węgrom trzeba pomagać w rejonach choćby Ukrainy. Natomiast na pewno nie mówimy o takich samych liczbach, to jest zupełnie niewspółmierne. Natomiast to, żeby pomagać tam na miejscu jak najbardziej, choćby Węgrzy są zaangażowani w tę misję państw, która jest pod wodzą Stanów Zjednoczonych, anti-ISIS, i mają nawet zwiększyć swoje zaangażowanie i to podwoić tak naprawdę. To jest około 200 żołnierzy. Natomiast chodzi o sam fakt, którzy są tylko od logistyki, że w ten sposób próbuje się jakby odpowiadać na zarzuty, że Węgry są bierne wobec całego kryzysu. A jeśli chodzi o wsparcie pozamilitarne, polski rząd przeznaczył ostatnio 4 miliony złotych na m.in. na odbudowę domów w Aleppo. To jest kilka milionów euro, z tego co wiem, plus utworzony fundusz na rzecz ochrony chrześcijan. Oczywiście wiadomo, że głównie właśnie którzy przez Daesz są nękani. To są fundusze, które być może do węgierskich warunków, to znaczy takich europejskich, to nie jest wiele milionów euro, ale na węgierski rynek tak. Ja tylko przypomnę coś, co było ciekawe. W 2015 roku bądź 2016, kiedy był pomysł, jak utworzyć fundusz wspólny wszystkich państw Unii Europejskiej jeszcze przed Brexitem, który miałby pomóc tam na miejscu, Węgry przyszły z 1% swojego PKB, z miliardem euro i powiedziały, żeby każdy dał procent, to zbierzemy tę kwotę. Dość powiedzieć, że jeśli dobrze pamiętam, to łącznie chyba zebrano 2 miliardy, więc ten pomysł całkowicie upadł. I to między innymi pokazywało, że każdy oczywiście mierzy jakby możliwość pomocy na swoje możliwości, no ale procent PKB to było coś, co faktycznie robiło duże wrażenie. Nie udało się. Natomiast to była taka aktywna pomoc i próba pomocy, która wtedy przed 2 laty została wdrożona. Przypomnijmy, w Luksemburgu trwa pierwsza rozprawa w związku ze skargami rządów w Bratysławie i Budapeszcie na decyzję z września 2015 roku. Chodzi o przymusową relokację uchodźców w krajach Unii Europejskiej. Jeszcze mamy 4 minuty i chciałbym ten czas poświęcić na inny nieco wątek, chociaż skupiony oczywiście wokół spraw europejskich. Mianowicie zastanawiam się, jak zostały przyjęte słowa nowego francuskiego prezydenta na Węgrzech. Słowa, czy właściwie wypowiedź, w której postawił w jednym rzędzie Jarosława Kaczyńskiego, Viktora Orbana i Władimira Putina. Myślę, że Viktor Orban już jest tak do tego przyzwyczajony, że niespecjalnie robi to na nim jakiekolwiek wrażenie. Viktor Orban ma większe zmartwienia aktualnie, to znaczy to, co się wszczęte postępowanie i w przyszły poniedziałek najpewniej zostanie przyjęta rezolucja w Parlamencie Europejskim. To jest, myślę, że coś, co bardziej go trapi. Nie znalazłem większych wypowiedzi poza twierdzeniem, że zwykle się Francuzi przejęzyczyli. Natomiast i te relacje francusko-węgierskie
nie były na tak wysokim szczeblu, no chyba, że był prezydent, którego zawsze Viktor Orban czytał jako Sarkozy, bo pochodził ze starej szlacheckiej węgierskiej rodziny i nawet coś mówił po węgiersku, to wtedy było one cieplejsze. No dzisiaj są te relacje, które na pewno Francja nie jest tak ważnym partnerem dla Węgier jak, dla Polski. Ale Francja chciałaby pod rządami Emmanuela Macrona odgrywać ważną rolę w reformowaniu Unii Europejskiej i ta koncepcja, którą przedstawia nowy francuski prezydent, czyli ścisły francusko-niemiecki związek i skupianie silnego europejskiego jądra wokół krajów strefy euro, nieco się rozchodzi z poglądami części krajów Europy Wschodniej. To prawda, aczkolwiek Viktor Orban i jego postawa, która jest tajemnicza, o tyle, że z jednej strony stwierdził, że nie może być Europy dwóch prędkości i że musimy wszyscy się razem rozwijać, ale dopuszczamy to, że niektórzy chcą się integrować w niektórych obszarach bardziej. No i teraz pytanie, czy to jest właśnie Europa dwóch prędkości, czy nie? Na to odpowiedź nie pada, bo oczywiście nie będzie Europy dwóch prędkości, ale tam mocno postawiono na euro i też Węgrzy sami są nie do końca jednoznaczni, mówię na politycznym szczeblu, czy wstąpić do Unii Walutowej, czy też nie. Wiele takich elementów. Myślę, że najpierw będzie jednak mocny akcent na to, żeby te parlamenty narodowe zostały wzmocnione w ramach unijnych struktur i też takie mierzenie, na ile i co się da zrobić po Brexicie i jak zreformować Unię instytucjonalnie. Pan użył słowa tajemniczość, tajemnicza postawa Viktora Orbana. Tajemnicza? To jest tajemnicza i pragmatyczna. Znaczy w zależności od tego, czy jesteśmy w Budapeszcie, czy w Brukseli, taka jest narracja. One się czasami wykluczają. Ale tajemniczość polega na tym, że na końcu, kiedy zapadną ostateczne decyzje, Viktor Orban powie, że to i tak jest po jego myśli, co jest dużym jego kunsztem. Czyli polityk nie tyle tajemniczy, co polityk o kilku twarzach, o twarzy brukselskiej i budapesztańskiej. Tak, i co, za co najbardziej go podziwiam, te twarze mu się nie mylą. Tak, a przy okazji postawa bardzo wygodna, bo zawsze można powiedzieć, że tak właśnie twierdziłem, to się zgadza z tym, co uważam. I w ramach dialogu z Unią Europejską podjąłem decyzję o zmianie. Czy w takim razie to ten nacisk kładziony ze strony Polski na sojusz polsko-węgierski to jest słuszna droga? Biorąc pod uwagę podwójne standardy, którymi Unia Europejska traktuje Polskę i Węgry, nie wydaje się, żeby to było w 100% tak zasadne. Podwójne standardy? Tak, no choćby to, że Parlament Europejski przyjmując rezolucję wszczyna postępowanie z innego paragrafu niż Polski, twierdząc, że na Węgrzech nie ma łamania stałych zasad demokracji. Tu akurat bym się nie zgodził. Więc to między innymi pokazuje, jaki jest ośrodek decyzyjny. No i pozycja, jedna z projektów rezolucji teraz na poniedziałek wskazuje na to, że Europejska Partia Ludowa nie poprze projektu innej części Parlamentu Europejskiego i Europejska Partia Ludowa ma duży problem z Fideszem, co zrobić, jak go rozegrać, żeby jednak zwrócić uwagę Węgrom, ale nie utracić tych posłów Fideszu, którzy są dla niej bardzo ważni. Przed nami bardzo ciekawa dyskusja. Kryzys migracyjny jest tylko jednym z wielu wątków, o których zapewne jeszcze będziemy niejednokrotnie rozmawiać. O relacjach polsko-węgierskich, a także o sytuacji na Węgrzech w kontekście kryzysu migracyjnego. Dr Dominik Hej, hungarysta, portal.hu. Bardzo dziękuję za to. Dziękuję. Informacje dnia w skrócie. Jest 13.30. Katarzyna Okuńska. Zapraszam. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 7 osób zamieszanych w obrót fikcyjnymi fakturami VAT. Straty Skarbu Państwa z tytułu ich działalności mogą sięgać wielu milionów złotych. Zatrzymani mogą też być zamieszani w udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy. Funkcjonariusze delegatury CBA w Łodzi zatrzymali podejrzanych w Krakowie i okolicach. Trwają przeszukania ich mieszkań. CBA zabezpiecza też dokumentację. Sprawę prowadzi delegatura CBA w Łodzi pod nadzorem prokuratury okręgowej w Warszawie. Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa Studencki Komitet Solidarności został uhonorowany. Szczytem NATO, który był organizowany przez Rzeczypospolitą w ubiegłym roku w lipcu i wtedy, kiedy wszystkie oczy państw członków Sojuszu Północnoatlantyckiego były skierowane na Warszawę, to właśnie wtedy Platforma złożyła wniosek o odwołanie ministra obrony narodowej w rządzie premier Beaty Szydło. Wtedy ja mówiłem, podkreślałem i również na antenie Radia Maria, że była to decyzja antypolska, antynarodowa, ale również i decyzja, która bardzo mocno uderzała w Polskę i w polski rząd. A dziś, proszę zauważyć, po roku kolejny wniosek, w którym autorzy zarzucają ministrowi obrony narodowej, że no właśnie, że co? Że rozwija polskie wojsko, że zwiększa liczebność polskiej armii, że
tworzy piąty rodzaj sił zbrojnych, czyli Wojska Obrony Terytorialnej, że środki finansowe, które są przeznaczane na polskie wojsko, są wydawane należycie i sumiennie. I zarzucają również to, że pan minister Antoni Macierewicz odwołuje dowódców, czy prowadzi szeroko pojętą politykę kadrową, która się nie podoba Platformie Obywatelskiej. Ale mnie wcale nie dziwią takie słowa, no bo przecież nie kto inny, tylko właśnie Platforma Obywatelska. To właśnie minister najpierw Klich, później pan minister Siemoniak, a później pan również dołączył do tego grona Bronisław Komorowski i jego bezpośrednie zaplecze w Kancelarii Prezydenta i Biurze Bezpieczeństwa Narodowego doprowadzili do sytuacji, że mieliśmy armię niespełna 100 tysięcy, bo mieliśmy w tym szczytowym momencie 97-98 tysięcy żołnierzy. Armię, która nie jest w stanie, nie była w stanie zapewnić bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Doprowadzili również do takiej sytuacji, że uzbrojenie, które było kupowane dla polskiego wojska, czy program modernizacji technicznej polskiej armii, który zawierał 14 elementów, praktycznie w żadnym zakresie nie był realizowany, czy nie został zrealizowany, a opóźnienia, jeżeli chodzi o unowocześnienie polskiej armii, sięgało po rządach Platformy Obywatelskiej od 4, uwaga, do 7 lat. Polacy to umieją dobrze kłamać, udawać, że się nic nie stało. Wniosek o odwołanie ministra obrony narodowej. Minister obrony narodowej przywraca honor i szacunek dla munduru żołnierza Rzeczypospolitej Polskiej. Przyczynia się do tego, że zwiększa liczebność polskiej armii. Chcemy, żeby w najbliższych jeszcze 2 latach, do końca 2019 roku, polska armia liczyła 150 tysięcy. Ale pan minister Antoni Macierewicz sięga już dalej, nie tylko do roku 2019, ale już w dalszych czasokresach. I mówimy o tym, rząd Prawa i Sprawiedliwości wskazuje, minister obrony narodowej wskazuje, że chcemy dążyć do tego, aby w roku 2030 polska armia liczyła nawet 200 tysięcy żołnierzy, a my jako politycy decydowali o tym, żeby do roku 2030 dochodzić do wydatkowania na polskie siły zbrojne, na polską obronę narodową nawet do 2,5% PKB. Panie pośle, sięgając nieco wstecz pamięcią, przypominamy sobie moment jeszcze przed powołaniem gabinetu pani premier Beaty Szydło. To właśnie postać, osoba ministra Macierewicza była atakowana chyba najbardziej, jeszcze jako kandydat na ministra. Czy ten wniosek, już drugi, jak pan poseł wspomniał, nie jest realizowaniem tylko i wyłącznie czystej polityki opozycji w wykonaniu Platformy Obywatelskiej w tym przypadku i też mało przychylnych mediów? Ja absolutnie tu zgadzam się z ojcem i proszę zauważyć, że te działania, które podejmował jeszcze jako poseł, członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, te obszary, kwestie, którym zajmował się minister Antoni Macierewicz, kierując tak zwanym zespołem smoleńskim poprzedniej kadencji Sejmu, bez wątpienia wywoływały i wywołują agresję i wściekłość ze strony tych, którzy mają naprawdę wiele na swoich sumieniach, wiele na swoim sumieniu. Dziś spotykamy się na antenie Radia Maryja w dniu szczególnym 10 maja, kiedy przeżywamy tą 85. miesięcznicę, 85. miesiąc już od katastrofy smoleńskiej, katastrofy, która wciąż nie pozostaje wyjaśniona, kiedy wciąż mamy wiele, wiele problemów, żeby nawet sami sobie odpowiedzieć na pytanie, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku. I tu niewątpliwie Antoni Macierewicz miał olbrzymie zasługi w wyjaśnianiu i dochodzeniu prawdy. I to bez wątpienia budzi wielką złość u polityków Platformy Obywatelskiej. Ale pan minister Antoni Macierewicz jest znany z tego, że jest twardą osobą, nie poddaje się. Także widzicie państwo, ci politycy też są dobrymi aktorami. Aktorzy wszędzie umieją kłamać, kraść,
najpierw, potem kłamać i jeszcze udawać, że się nic nie stało. Natomiast Macierewicz, no proszę Państwa, jest w niebezpieczeństwie, bo jak się dziady wezmą, to jeszcze go zamordują. A Jezusa to nie zamordowali? A kogo zamordowali? A kim był Jezus Chrystus? Doskonałym człowiekiem. Archangiel, anioł z nieba. Archangiel, czyli pierwszy nawet anioł. Co oni z nim zrobili? Chodzili za nim, chodzili koło niego, obcinali, jak to ta Rumunka mówi, Ireczek. Gapili się od góry do dołu, obcinali, podle, podle, żeby puszczać znaki do siebie. Dziad do dziada, gad do gada, a żebrak do żebraka. Gdy i tak im wszystkim prostym, zewsząd nędza prostym, bo nie mogą poznać prawa Bożego, nie mogą, przesuwają przykazania i wyrzucają, nie mogą poznać prawdy, a siłują się na Amerykę, Kostarykę i inne kraje. Odpowiadał Tomasz Siemoniak, osobą odpowiedzialną za zakupy dla polskiej armii, dla polskiego wojska. A teraz, gdy wszystko wychodzi, to trzeba się wziąć do roboty. Trzeba się postawić na wysokości zadania. Walczyć o prawdę. Honorowo. No ale czy złodziej będzie walczył o prawdę, jak on okradł i te pieniądze już spożytkował, a umieścił w rajach podatkowych, a to tu, a to tam? Mija się z prawdą, a wręcz kłamie. No, że. Bardzo dziękuję, że. Panie pośle, za ten komentarz. No i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Do usłyszenia. Szczęść Boże. Dziękujemy serdecznie. Pan poseł Wojciech Skurkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, był naszym gościem. Radio Conchita.